nie przeszkadza. Chwilami jest przepiękna, chwilami jest brzydka. Tak to wygląda. Miejsca, w którym jesteś. Czuję się ten świat. Weź moja Fredzia, to cię wyciągnęli, dali mi chomika. Stasio, bierz ją. Bierz Stefanie. Tak, zaraz chomik z M-ki dostanie, akcydentalnie jeszcze. Stasio, bierz Stefa. Uciekaj, uciekaj z nią. Stefania? Jak ona ma na imię? Stefania? Znaczy to był chomik, który się nazywał Stefan. Się okazało, że to jest Stefania. Ale jest. Nie widzieliście, że ma, nie widzieliście, że ma ding-donga? Nie, no był malutki, tak? Nie ma ding-donga. No, tam nawet jak jest dużo, to też tak nie jest łatwo odróżnić. Okay. I coś miałem powiedzieć. Tam wymyślali mu jakąś nazwę głupią, jakąś tam. Ja mówię, gdzie tam to będzie Stefan? Mówię, koniec. Nie, on nie tak. I tak wiesz, wszyscy mówili inaczej, a później ja, Stefan przyszedł, ale i tak się nauczył. Został Stefan. Został Stefan, aż któregoś dnia się okazało, że to nie jest Stefan. A jak to się okazało, jak można wiedzieć? No bo mają rójkę. Nie chcesz wiedzieć. Rójkę, to chomiki też mają rójkę, tak? No tak, i to nawet częściej, bo mają, bo niech żyją dużo krócej, no to wiesz. A się pierdolą, no przecież jak gryzonie zwykłe, nie? Ale fajna jest, naprawdę. Muszę rozmażać. Jest tak spacyfikowana przez człowieka, wiesz, że już można ją głaskać, męczyć, czasem tam zrobi, ale nie gryzie, nie tego, wiesz. Zajebisty. Ile chomik żyje? Około 2-3 lat. Okej. W takich warunkach, jak tutaj ma masażę, to może krócej. Okej. Rędy. I gdzie mamy? Ktoś już coś pije? Tak. Zjadł sobie chłopak. Nie jadł w domu, to mówi, że ktoś to zjadł. No, ale popił jeszcze wodą. Pukaną z azbestu i jedziemy. No gdzie? Halo? Pobiedziemy tak. No prowadźcie, wy macie jakieś misje. No musimy iść do centrum, tak? Do pochylni, do sklepu, gdzie? A ja coś tutaj muszę zrobić? Jak po ty ją zabijać, czy coś jeszcze? Bo nie wiem. Graczy? Nie, graczy już zrobiliśmy. Do centrum, to po lewo. Jeden poszedł na lewo, drugi na prawo. Do idei, tak? Tak. A ty za nami. Dokładnie. Myślałem, że przeleczyć środkiem dla odmiany, ale nie dało rady. Jak tramwaje z zajezdni. Jeden w lewo, drugi w prawo, a trzeci za nimi. Ale kurwa, pestki są teraz zrobione, słuchajcie. No mówię, że zdrożała amunicja. Ludzie o, kupują... $6 jest jedna pestka. O kurwa. A była na ten dwa, kurwa. No. Żeby załadować tą mamkę teraz na ten rajd, $1000. No to nie, ja kupuję za ten, za ruble kupowałem amunicję. Łatwiej jest zdobyć. To samo. Ja mam $30,000, a rubli mam tylko 1,000,000. Też miałem, tylko pomyliłem się i kupiłem do $20,000, kurwa. Coś, co kosztowało 2000 rubli, kurwa. Nie mam pytań. Aha. Koleś chyba specjalnie wystawił, liczył na to, że ktoś się pomyli. No, tak, nie, tak zmarnowałem $1,000 właśnie. To 1000, a ja 20 000. To był ból, bo... Idziemy na górę? No kurwa. Tak. Myślałem, że to 20 000 rubli. Tak. Klucz, czy? Nie, wchodzi, ja patrzę w skrzynce, czy nie mam. Kurwa, coś już było, albo nic nie było. Tu po śniegu, dzień po, na pamiętam. O, mamy garażkę. Albo na dole w garażu. Ej, światełko po prawo, od strony tego biura. Bot po lewo. No kurwa, wszystko w barierkę weszło, nie mam pytań. Ale tam jeszcze ktoś jest po prawo, uważajcie. Nie widzę nikogo, jestem w helpdesku. On nie miał latarki, a świeciła się latarka. Na 100% świeciła się latarka. Widzę was.
Ja patrzę w kierunku drzwi od komputerów. To uważajcie, ja idę pod schody. Widzę was obu. Ja patrzę tyle i kasę. Pod schodami. Magazynek do DVL-ki. Jedzonko. O, super, nie kupiłem amunicji do SKS-a. Wiedziałem, że dobrze zrobiłem. Zostało mi 60. O, flashbang, słyszeliście? Flashbang poszedł, tak. Widzę kolesia, ktoś kuca? Ktoś kuca? Nie! Nie. Strzelaj! Gracz był, no, kurczę. To był gracz. Gdzie? Dokładnie. Tam po lewej stronie. Za komputerowym jestem. Dobra, ja idę koło kas. Pobiegłeś, tak, Przemek? Amper 5. Kama? To nie on, to było odwoz. To jest bot. Ja tam rzucę granat. Tak. I tak przeskakujecie, jestem po waszej prawej. Dobra, to my jesteś. Nabity? Wchodzę do komputerowego pomieszczenia. Jestem po waszej prawej, widzę bota zabitego, to jest granata. Mi się wojna zdaje, że zapierdalają. Dobra, to ty wychodzisz, tak? Mhm. Dobra. Ja jestem w komputerowym pomieszczeniu. Okej. Nie szukam komputeru. Gdzie był koleż na końcu? Był na końcu, ale to chyba ten, co zginął tutaj. W magazynie jest. A to gracz jest? Raczej jest chyba nie. Raczej bot. Jestem przy... Kto się czołga? To ja. Miał tylko tego, to co, słuchajcie. Wychodzę z pomieszczenia magazynu z tyłu, uwaga. Dobra, ja czasem patrzę na tyły, także się trochę tu ruszam. Sorry, skoczyłem. Dobra, to ja. Kamizeleczkę. Toza miał, to wezmę toza. Jestem jakiś dobry i tozi. Dobra, w którym kierunku idziemy? No idziemy tam do końca i w prawo. Sprawdzałeś jego pokety? Nie. Bo nie miał nic. Bo widzę jedną osobę, rozeszliście się. Dobra, widzę. Ja. Ja bym, słuchajcie, to poszedł w dół teraz i zrobił te skrzynki przy... A to jest... To jest pochylniacza pierwsza przy tym? Pompownie. Przy pompownie? No. To nie jest... To jest na prosto trzeba iść. Tak. Na prosto. Dobra, wiem o co chodzi. Tędy nie szedłem, pamiętam, czy czegoś tutaj też nie ma. Już jadę. Jest gość? Czekaj. Z pakiem. Wszedł do środka. A to już tam. Idziemy. Urwał mi nogę. Jest szyba gdzieś na górze, ktoś za mnie szyba. Kurwa, zabił mnie. No. Jebane. Chowaj się, Jarku, jak żyjesz. Zabił mnie na środku placu. O, jest za samochodem. Słuchajcie, że dałem mu 360 wrażeń. Także. Nie mówisz, że do mnie zabił mnie z góry, ktoś zrobił mnie teraz. Teraz my to robimy. Nie, ten za samochodem to był kto inny był za mną. To było dwóch. No. Kurwa. Masz kolesia tam cały czas przy tyłu, siedzi tam przy tym wanie. To jest dwóch kolesi jest. Jeden wszedł do środka z plecakiem fioletowym, a ten był przy samochodzie. A on musiał wejść na drabinę tam, na schody i przez szybę strzelał. Nie. On był za samochodem. Za takim białym, narożnym samochodem. Jeden wszedł do środka, a drugi był na dworzu.
O kurwa. Gdzie się wydać? Czyli co, oboje nie żyjecie? Tak. Niedobrze. Ja leżę na środku placu przed przepompownią. Pak. Co do roboczy? No jak? Wszyscy już nie żyją? Nie, jeszcze walczę. No i dobrze. Walcz, walcz. Rozjeb ich. No, jak ich było dwóch, to nie jest takie łatwe. O, wiem. Tak? Na to potem było ich dwóch. A może być trzech? Hmm. Mam zbyt słabą optykę tutaj. Tak mu ładnie szło strzelanie, że nie wiem. Ja za liściami nic nie widziałem, a on... Ale... Hmm. No chyba M-kę z sumką. Nie spodziewałem się, chciałem go pogonić tam, kurde, on mnie rozpieprzył. Bo ciebie nie zabił cię ten koleś, który uciekł. No właśnie, ja myślałem, że był tylko jeden. No. A on przykucnął ze samochodem jeden, bo widział, że coś się dzieje, a tamten szedł do środka, jak zacząłeś strzelać. Mhm. Tak, a trafiłem go ostro. Ja byłem za tobą i dostałem od razu. Ja wróciłem tego kolesia za samochodem cały czas, ale... Nie wiem. W sensie czekasz na niego, czy...? Zmieniam pozycję, bo on zna moje pozycje. A, to koniecznie. Ale sądzę, że on teraz gdzieś tam kampi. Kurwa, 100 pestek, $60. Przegięcie. Ja mam ci powiedzieć, Bóg tak chciał. No nie. Ale wybieramy się dalej. Jeszcze raz. Mykniemy. Jestem z miasta.
Kurde, to jest nierealne, żeby koleś tyle przeżył, no. A jednak. Ostrzelałeś go ostro, tak? No, teraz lutował. Mnie. Kogoś blisko samochodu. No, na środku placu, tak. Ja zginąłem przy drzewie. A na środku placu. Lampkę ma, uważaj. Tu mógł lutować kogoś innego. Ja tam zginąłem przy samochodzie. Do ciebie lutował. A ja żadnego z was nie postrzeliłem, nie zabiłem, nie? Nie. Po strzeleniem to może być różnie, ale... Nie, to znaczy ja strzelałem w jednego, nie? Także... Koleś za samochodem, na bank koleś za samochodem. Tak. Ciebie dostać to jak wygrać. Dobra, dobra. Niedobrze. Kto sprzedawał te pestki od Anki też? Nie wiem. Skierpę. To mówisz, że za ruble kupowałeś. Tak. Ale ja kupowałem za ruble na Auction House. Też, bo lepszą można było kupić po prostu. Tą 8,8 coś tam miał. 8,995 najlepsza jest. Tak, tak, ale tamta była dużo o połowę tańsza. A jest też penetrująca, tak żeby. No pewnie, że tamta jest lepsza. No. Nawet wiesz, nie ma o czym gadać. Nie? Proszę. Wchodzić. Ha, chyba go zabiłem. Jeszcze raz drugi. Tak się stałeś bohaterem odcinka. Tak jest. Z najmniejszym skillem. A właśnie. Wiesz? Mówisz, o, to z najmniejszym skillem. Już wiesz, ile razy się dałem na to nabrać, teraz już się nie nabieram. Jedny żółczek. Jeszcze wyjdzie. Dobra, jeżeli jest jeszcze jeden, to trudno. Pani bardzo. Jest pani w środku. Pokaż im wszystkim. Jest w środku, albo ostro ode mnie dostał może. Nie, bo to mówię ci, że... Są cztery ciała chyba. Albo trzy. W środku teraz ja jestem, wiesz? Aha. Nie sraj ogniem, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Dobra. Ile kosztuje Anna Tactical? Jakaś nowa jest Anna Tactical M2, Anna Tactical Alpha.
Jest, jest.15 000 rubli kosztuje PSO, to chyba taniej jak u Prepora, chyba nie pamiętam ile kosztował. 14 000 PSO. Nieźle. Po tyle sprzedają ludzie, chyba po cenie zakupu praktycznie. 17 000 kosztuje u Prepora. Sprzedają po 14 900. Właśnie jestem u Prepora. No tak, bo bardziej mi się opłaca sprzedać na Auction House niż do Prepora, bo u Prepora 9 000. Jak chcesz sprzedać. No ale koleś ma ich ileś naście, także nie sądzę, że wiesz. Okej. Okay. No pewnie pozamieniał za świece. Albo ta, albo kupił wcześniej, jak były tańsze. Bo dwie świece to... Ale to jest dobre. No ja teraz idę chłopaki uzbrojone po uszy. Dobra. Najwyżej zginę, spróbuję was pozbierać i wyrzucić. Nie, no to dobrze. Nie, to trzeba było sobie dać coś jak. Wyjmij amunicję. Bo amunicja jest droższa niż ten cały sprzęt. Nie, no że. Pepe, bawisz się. To mam dwa magazynki 60. Dobra, są 4 ciała. Dobra. Grubo. Wystawiam je na Auction House. Co tam dla mnie masz dobrego? Masz 60 do kałacha? Mam parę, no. Kurwa, nie, muszę zamienić. Ty musisz zamienić 60 do kałacha na 60 do M-ki. O. Ile chcesz? Dwie na dwie. Dwie magazynki 60 na dwie magazynki do M-ki 60. Będzie się ostanawiać. Chyba ci się bardziej przydadzą, jak. Ja już M-kę poza szybkościelnością nie wierzę. Kiedyś była najlepsza, teraz już się specjalnie popsuli, teraz już recoil kurwa robią tak, że niedługo będziesz miał czy AKS-u kurwa, czy M-kę, czy co innego, to jest tak na samym poziomie będzie recoil. Szybko szczelność się zmieni. Dobra. To się nazywa MAG 560, tak? Stang magazyn 60 round. Tak. Dlatego żądasz, tak? Tak. Dobra, i czego mam szukać? Do kołacha 60, to. Dobra, problem, bo ktoś podniósł broń, a nie widzę kto. No ten, co zginął później, to lutował. No. Ten, którego zabiłeś później. Na pewno. Moją broń, tak? Wszystkie. A problem polega na tym, że mam tutaj dwa zabite ciała i... To pewnie podniósł ten z tym pielgrzymem. No tak najprędzej będzie. Może jeszcze jest, jak nie masz kolejka z pielgrzymem zabitego, to znaczy, że... Nie, nie mam. No to on jeszcze jest, albo uciekł już. Albo uciekł do samochodu, odjechał samochodem. No, tak mogło być też. Ale myślę, że będzie czekał gdzieś na ciebie. No wiesz co, zlutowałem wszystkie ciała, tak, że byłem na widoku mocno. Dobra, ty jesteś w szarych, nie jesteś w złotych, nie? Tak. Na wymian. Już się uruchomiło. No wiem, ale kurwa, tu jest tych szarych w chuj, a peperany ja go nie widzę. Dobra, gdzie mam wyjścia? Souls. Nie, Papados, kurwa, Papados. Musisz pisać, mam, 6, mam cię, cicho. Patrz. Zrobiłeś interes życia. Ale ty wymieniłeś dwa magazynki na jeden? Na dwa miałeś żądać. A to dwa dostaniesz za jeden ten, no, tak? No. A to ty zrobiłeś interes. Dobrze poszło, przepraszam. Dobrze, bo to za każdy dajesz. Okej. Okay. Jeden i później jeden następny. Coś się
dzieje tam. O, fuck. Jednak znalazł pan patrzetakiem. O nie. Dobry był z niego herbatnik. Ej, nie skreślajcie mnie tak szybko. Nie, no spokojnie. To były werble takie. Przeżyłeś najdłużej z nas, także wiesz. Jesteś the best of the best. Pepe, weź powiedz, że potrzebujesz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile jest, tak? Czekaj, co ci miałem dać? Trzy sztuki amunicji M855, że potrzebujesz, że chcesz... Ja nie potrzebuję tego. Dlaczego? Ale mam to, no tam to wyrzucić. 855A1? Nie, 855. To nie chcę. Tylko 855A1 albo 955. No, to ma styl penetrator, o co ci chodzi. No, ale ja tego nie używam. I ma 922 metry na sekundę, jest bardzo szybko. Ta ma 945 i jest copper alloy. No jacket. Tak, ale... ma 19 grain steel penetration tip. No słuchaj, no, masz steel penetrator tip, tak? And lead core. 19 grain, czyli to jest ta, co mam do tego. To matko, matko jedyna, jakim wy slangiem gadacie. Do forta, do forta. To jest ten 19 grain, czyli no ta taka ja gruba wiem, stara. No, ale cena jakości. Lampa jest bardzo droga, a no ja wiem, jest... no jest, nie używam jej dlatego, nikt jej nie kupuje. Jaki nie kupuje? Teraz sprawdzę, kurwa, teraz sprawdzę, jak się nie kupuje, kurwa. Jak nikt nie może kupić, to na pewno chcesz ją kupić. Zaraz ją sprzedamy, patrz, udowodnij się. M885, jaki jest porządek? Dobra, powiedzcie mi od tej strony, gdzie jest południe? Musisz iść do pochylni, no przecież do pochylni. Dobra. Zaczęliśmy. Zawsze idziesz w tej stronę, jak zaczynałeś, to wszystko. Nie ma innych błędów. Zapomniałem, co miałem powiedzieć. 5,45, tak? To... 5... 5,56. Tylko koła 5,55. Tak, jest. Znalazłem 3 sztuki. I są za 990 rubli. Zrobimy im konkurencję. Added offer. Nie. Kawałeczek. Wyszła do siarku? Już prawie wychodzę. Dwie minuty. Ja panu wybiorę teraz jeszcze cięższy sprzęt. Biorę M2. To jest tak Anna Tactical M2 Armor Trick. No właśnie, sprzedałem. Tak? Sprzedałeś to? Ale ja sprzedałem, bo wiedziałem, że nie używam, że wiesz. Dlaczego? Lepiej tego możesz. Większa szansa na przeżycie, nie? Nie. Nie, no lepsze, no. No i co? Wystawiłem i czemu się nie pokazuje do kurwy nędy tutaj? Bo muszę odświeżyć. Ja muszę odświeżyło. 319 pocisków wystawiłem. Wszystkie się sprzedadzą, kurwa. Każdy po jednej PC, kurwa. Będę odbierał tak, kurwa, 319 razy. No. A jak czegoś chciał rządzić, to... Dom kupił. Jedną, kurwa. Nie, a spróbuj tak zrobić, to ci jajca ukręcę, nawet o tym nie. No ja co te? Ci znam. Lepiej niech ten Jarek szybko wyjdzie, bo nie będę tego odbierał. No co ty?
to ja mam propozycję. Zagrajmy na wszelki wypadek, żebyś nie miał głupiego rozumu, kurwa, bot. Ale Jarek już jest przy wejściu. Ja już tam słyszę, jak tam skrobisz, kurwa. Po pierwszym zakupie, dostanę informację. Ale to wiesz dobrze, że to ode mnie będzie. No wiem, ale czy nie zmienia faktu, że będę musiał później odebrać tyle razy? No. Nie, no przecież nie zrobił mi ci takiego świństwa. I się zupa wylała. A ten koleś Temki strzelał tam, kurde, musiał mieć ziemkę. Ty, ale tego co zabiłeś, też nie miał broni? Zabiłem dwa skawę jednego Juseka i ten Jusek miał PP-19 z tłumikiem. To jest tego.